Cześć siemanko, witam w kolejnym odcinku z Bruna. W dzisiejszym odcinku oczywiście odcinek numer 116. No, będę wam mówił ile mam odcinków, nie wiem po co, ale ogólnie skosiłem już, jak widać, 47 hektarów. Nie wiem gdzie to się nazbierało, ale tak pokazuje licznik gry, ja w ogóle z gry nie wychodziłem. W ogóle mamy rok 20. Znaczy 20 sezon, tak jakby. Ja sobie zetnę ten rok, żeby on był taki ostry. Ja sobie przejadę tak. I tak już zacznę kręcić tutaj. Ja, tylko nie w krawężnik. Dobra, nie ma w krawężnik. Trochę blisko tego krawężnika przejechałem, to fakt. O, patrz. Musimy zatankowany. Ale dobra, zaraz tu ładny narożnik zrobimy. Dotąd. Tylko czy żeby prosty był. O. Tutaj wyrównał to. Ogólnie jak oglądaliście poprzedni odcinek, to powinniście wiedzieć co się dzieje u mnie. I co ja będę sobie robił. Bo mówię, że będę rysował pole i będę je wapnował. Ale widzę, że jednak nie zakończy mój kombajn kosić, bo musi być zalany. No dobra, jak musi być zatankowany, to trzeba zrobić. 50 litrów będzie zostało. Zrobimy tak. Doleję mu po prostu paliwa, no bo... Tak. Ile to jest litrów? 1200, dolałem 1000... Dobra, zrobimy tak. Minus... Niech będzie tyle. Dobra, Lexan skończył robotę, więc zatrzymaj kierowcę i niech tu stoi, a ja idę dalej rysować moje nowe pole. O, no fajnie, to nam okej będzie wyglądać. O to mi chodziło, żeby to był kąt prosty. Żeby pracownicy sobie tutaj ładnie działali. Ja teraz muszę pomyśleć... O, pociąg jedzie. Dobra, chyba już zacznę kręcić. Myślę, że w miarę wyszedł ten zakręt. Czekaj, bo tu chyba nie jest mój auto. No, bo się tak rozpędziłem, a nam się kończy tu. No się troszeczkę zapędziłem. Pamiętałem, że do tego drzewa, ale jednak... Przy tworzeniu trochę się zapędziłem i teraz widzę, że chyba równo z Wandem poszedłem. To jest takie wcinkie, ale nie będę już tej wcinki robił, no bo po co? To zrobię sobie tak. Dobra, tak też nie za blisko tej góry, żeby siewnik sobie ogarnął, bo tutaj już nie gładziłem terenu. A tam trzeba będzie podmalować prawdopodobnie troszeczkę trawą. Te 2 cm. Aby troszeczkę mniejsze pole było. A żeby było wygodniej dla ciebie. Chociaż może dadzą radę, zobaczymy. No ja teraz taki jakiś brzuszek tu trzeba zrobić. Dalej, bo zaraz padnę. W sensie, bo tamten teren już idzie trochę w dół i to tak nie podoba mi się. A ja chciałbym mieć w miarę możliwości płaskie pole. O, dobra. Narysowany. Więc na dobrą sprawę mógłbym teraz nagrać kurs. I chyba tak zrobię, wiecie? Że nagram teraz kurs cosplayowy i puszczę go na tutaj tworzenie pola. A ja będę... No, podziałam sobie kombajnem. Tutaj
trochę przyblisko tego krawężnika przejechałem, ale dobra, niech już tak zostanie. Nie będzie mnie to denerwować raczej. Bo zostało, ja wiem. Zależy od kasy, tak? Dlatego postawiłem sobie specjalnie jeszcze trzy panele w poprzednim odcinku. Jak kto nie ogląda, to zapraszam. No dobra, szybkie kółko zrobione. To będę się podmalować tam 2 cm, tak jak mówię. Albo podgładzić, nie wiem, zobacz. Ale pewnie podmaluję, bo będzie szybciej. I ogólnie zaraz to zrobię, żeby nie było. I teraz tak, szybka generacja kursu, 2 kółka. 6-2, może wejść te 6-2 w sumie. Zobaczymy, ile ty do czasu będziesz robić. 2000 punktów, o, to tu nie skończy tego lecie. No. 40 minut mi da. Jakby był godzinny, to by dał radę. A on pójdzie więcej niż 24? Nie powiem. Nie, nie pójdzie więcej niż 24, dobra. Właśnie przekształcanie, oczywiście malowanie. Szybciutko to trzeba podmalować to. Trochę dziwnie to wygląda. O, coś takiego. Tutaj trochę tutaj, o dobra, coś takiego nie. A tutaj, no to chyba wygładzanie najszybsze będzie. Jeszcze mówię pod płaskiem trochę. No dobra. Już więcej nie głaskam. No tutaj jakieś dziwne hałdy się robią. To tak niestety musi zostać. O! Nawet dobrze, on tu mi to przerysował. Bo to wiadomo, obraz pola jeszcze nie jest narysowany. Znaczy obraz pola jest fizycznie zrobiony, ale dla cosplaya jeszcze nie jest wygenerowany jaki kurs. Bo pierwszy kurs to chyba będzie tutaj dopiero... Nie wiem sobie kiedy. Więc mogę się jeszcze takie tam terenowe sprawy bawić. Czy terenowe, bardziej kształty pola o to chodzi. No, coś takiego. No i dobra, to się będę dusił z pługiem. 40 minut. 38 sekund się zostało. Co to na spokojnie będzie działał. No ja tak wrócę gdzieś za 10-15 minut. Akcja się ślizga gdzieś. Gdzie? A, czy nie wiadomo, że... Na czym? No bo akcja, ale zaraz będę przestawiony na pole numer 22. Więc dzisiaj to sobie taki bardziej ogarniający odcinek będzie. Bo on tam będzie sobie to tworzył pole i niech sobie to tworzy na razie. No ja zaraz... Aha, właśnie, w sumie to muszę poczekać, aż to całe zwapnuje. Zwapnuje, aż to całe założę, bo... Bo nie będę mógł zbadać gleby. A wiadomo, że jak zbadam glebę, no to pokaże mi... Jak zbadam glebę, to ten. To będę mógł... walczyć z... 8,5, dobra, przegnę co 14 w sumie. I nie będę mógł walczyć z wapnem. Bo nie będę wiedział, jaka jest wartość tego wapna, tak? Dobra, niech Holand kończy za 7 minut. Niby pisze 8, ale... Dobra, żeby nie denerwował ten ciągnik. Zrobił tak, przywołaj i wyślij do domu. Często tak robię. Wysłał się do domu, wysłał. No i dobra, tu przeżyjmy 37 minut. No to tyle poczekamy. No to zrobię. A nie, dobra. Nie wiem, to by musiał być takie coś, żebym musiał zrobić teraz przerwę.
jak on tu będzie kończył, to byśmy musieli się spotkać. I tak to chyba będę musiał zrobić. Będzie chyba to najwygodniejszy sposób i najładniej to będzie wyglądać. Ewentualnie sobie odpuścić wapno dzisiaj. I przed, jak będą siewy, to dopiero wtedy ogarnąć wapno i siew, ale to... Nie. Nie ma jak to od razu. O, przy okazji sobie zobaczyli pszenicy. Ładnie. Jęczmienia 50 ton, ale jęczmienia mam jeszcze raz dwa pola chyba. Nie pamiętam co znaleźć, ale... O, jęczmień, no właśnie, to jęczmienia będzie dużo. Owsa mam na razie 57 przywiezione, ale jeszcze na górze jest trochę owsa. Nawet dosyć trochę dużo. W kombajnie jest 11. Oczywiście kombajn... Dzisiaj nic nie będę teleportował na odcinku, tak jak robiłem to poprzednim. Tylko sobie skoszę trójkę, wysypię na John Deere'a i zostawię go tak. Jak będzie przerwa, to ja sobie ogarnę sprzęty tutaj na... Sobie wszystkie sprzęty tutaj ogarnę, tak? Czyli sypię sobie ten cały owiec. No, rzepak akurat zaraz się skończy, ale... Chodzi o to, że sypię sobie owiec, przestawię sobie kombajn na kolejne pola, tak? No dobra, ja nie będę przynudzał. Póki on sobie tam ułoży. Siemanko, po przerwie! Aktualnie kontynuuję poprzedni odcinek. Oczywiście... Minął cały dzień. No minął cały dzień, no bo nagrywałem wczoraj o 20.30 chyba? 40? A jest 20.55, oczywiście 31 marca. Wy ten film zobaczycie z... o 18 kwietnia. Ale ja nagrywam na zapas, bo muszę. Bo chcę jak najszybciej tego Facebooka sobie dokończyć. Dlatego... O, zapis przy okazji. Widzicie jak to szybko trwa? Bo usunąłem chyba z... Dobre 100... 120 modów chyba. Dobre ze 120 modów z folderu i chyba ponad 2 giga wolnego miejsca zrobiłem farmingu. Więc dobre ponad 120 modów usunąłem, więc... FPS nawet wrócimy na tą serię. Ogólnie muszę, no, nie powiedziałem, bo kurczę mi tutaj ładnie zrobił to. Zaoro. Tylko nie wiem, czy on takie dziwne zęby zrosały z tej strony, ale to już nie ważne, to przejadę sobie na dwa razy. I ogólnie chciałem sobie... Teoretycznie mogłem poczekać 5 minut, bo tam zostało mi chyba 5 minut do końca kursu. Ale stwierdziłem, że... Skoro ma to być tworzenie pola, no to chociaż parę przejazdów żebym zrobił, tak? Bo tym wiadomo, że jest wapniarką, ale zanim wapniarka, to zaraz będzie fent odpalony. Będzie badana gleba. No, tam Axel kosi i Scania odbiera oczywiście standardowy zestaw. Bo Scania i Axel są zespołami ze sobą, można tak powiedzieć. Dobra, jeszcze ten przejazd będzie zrobiony. No ale fajna taka pusta, przecież przynajmniej cosplaya, jak będę nawracać, to nie będę się tutaj zabijać od drzewa. Ewentualnie mogą to drzewko się tutaj na rogu zabić, ale nie powinno być większego problemu z nim. Zresztą czas pokaże. Oczywiście odcinek 116, w kolejności 117 będzie... będą siewy, ale takie nietypowe w sumie siewy. Takim niecodziennym trochę zestawem. Oczywiście moje dwa ciemniki będą siać. Bo na 4 czy mam tyle pól na 4? No teoretycznie mam. Tylko że do tego się chyba dorzucę sobie zbiór kukurydzy, bo to tam zbiór kukurydzy to będzie... Nie wiem. To z tym zależy jak szybko pójdzie, to pójdą te siewy. Bo tam już nie będę się na tym polu bawił. To chyba zrobię tak,
że tego sprzęta puszczę, co teraz idzie. I będę, będzie pokukurydzeorał, tak? Nie, że to nie będzie ładnie wyglądać, ale nie będę tego nagrywał, więc nikt nie będzie widział. A jakoś trzeba sobie radzić, tak? I mieć... No i mieć całe rano pole po prostu. O! Ciekawe, gdzie on się zaślizgał. Na raz? Na raz. Ale dobra, myślę, że to... Muszę go pierwszy odblokować, bo to jest bardzo ważne. A, on się pewnie obalił o Case'a. No widzicie, jaka dobrze wiem. To było do przewidzenia, bo Case się też ściskał, więc... Dobra, wszedł do pojazdu. A, i miałem... Powiem wam statystykę od razu tego pola. Jak przeoram te zamki. Ile ono ma hektarów, bo ja wiem. Bo sprawdzałem to. O, i przy okazji się dowiem, ile pole numer 10 ma hektarów. Około 14, z tego co pamiętam, miało. Jak siałem kukurydzę kiedyś, to pamiętam, że około 14 miało. Zobaczymy. 14 hektarów chyba było, czy dwa, coś takiego było. Nie pamiętam. To dosyć dawno była ta siana kukurydza tam. No, ojej, kiedy ta kukurydza na 1000 była, dosyć dawno. No dobra, no poprawię te warzywy, żeby nie było, że całe pole ładnie zaorane, a tutaj te warzywy jakieś zostały. Szczymnik i tak by to zagarnął, ale... No, zatankowane, no dobra. A pole ma, proszę ja was... No, 6,5 hektara, no 6,60. Zabrane hektary już są 4 hektary, on ma skoszony. A wczoraj 75,5 hektara miałem skoszony. Oczywiście wszystko sobie pokosiłem, to co mogłem. No i dobra, i teraz co? Fędzik. O, to dosyć mały kłód. To jest. Tu zaraz muszę przejechać przeorać to. Potem zapomnę. A wiadomo, że jak będzie nie przeorany, to będzie... Będzie lipa. Bo jak nie będzie przeorany, to... Wtedy mi to gleby nie zbada. Gleba to gleba, ale... Chodzi o to, że nie będę mógł wtedy silnikiem tego przeciągnąć. To już do końca w tej serii by to zostało, bo już prawdopodobnie idę to nie będę przejeżdżał. Czyli to było, dobra, to zobaczyłem. Dobra, wszystko zrobione. Na tym polu. Więc masaj tu na razie. I wsiadam do Fenda i jadę to badać. Właśnie nie... Kurde, trochę zejdzie to badanie, tak mi się wydaje. Bo to jest dość małe kółko. A pole nie jest aż takie małe. Patrz, jak to będzie szło. Wiadomo, najgorzej jest obrót zrobić. Ja chyba muszę trochę bliżej dalej strony, żeby trochę bardziej zakłady sobie robić. Bo ja tutaj tak w sumie na styk tym kółkiem biorę, z tego co widzę. A pieniążków na końcu mam 14 tysięcy. Na koncie. No to już chyba idzie zakręt, tak? Tak? Ogólnie jak nie zbadam, jak to zależy, jak to zbadam. Bo jak to zbadam, to tak będzie cały czas się ciągło, nie? Ale dobrze zbadałem. Było mniej więcej widać na mapie, że to skręca. Dobra, tam będzie taki ząb dole, ale dobra, to tam może być taki tam malutki. Bo nawet trochę za wary. No, nawet nie. Nawet dobra, nawet złapało salę. Tutaj. No wiadomo, najważniejsze jest obrys zrobić. Jak zrobię obrys, to wtedy w środku zobaczycie, że raz, dwa tak idzie.
No, a filmy nagrywam na zapas, bo raz, że zbliża się majówka, a dwa, że w majówkę na pewno będę miał wolne pierwsze 3 dni. W sumie 4 można powiedzieć, bo niedziela też. Więc będę miał wolne od kompa i nie będę nic nagrywał. A wiadomo, że do maja wolałbym sobie Felbruna dokończyć. Mam na to cały miesiąc. Ale tak już do końca, nie? Dociągnąć. Czyli nagrać wszystko już do końca, nawet z zakończeniem. Bo tak naprawdę tutaj dużo nie zostało tych odcinków. Trzy odcinki to jest, tak jak mówiłem, kwestia kasy, tak? Bo jak robię sobie tą 30, no bo chciałbym tą 30 sobie chociaż ze 2 sezony porobić. Czyli 2 zwykłe i ten trzeci już taki kończący sezon, ostatni zbiór, tak? No, ale wiadomo, że jak zrobię 30, no to już potem. Jak zrobię 30, no to już potem będzie z górki, tak? Bo tutaj 16, 16 się trochę kasy połknie. Ale te chyba najgorsze pole mam zrobione. No w sumie z szóstką tutaj trochę zabawy będzie w tym miejscu. Tutaj tej góry zostawię. Może ją jakąś ładnie obłożę. Nie wiem, zobaczę. Pomyślę, pomyślę. Dobra, tu na narożniku jeszcze spadam sobie. Jest badane? Jest badane. No, wiedziałem, że to się dzieje do samego asfaltu, więc. Chcąc nie chcąc, musiałem to zbadać. A jakbym wziął tutaj tego chłopa, co bada, no to tutaj ten róg czwórki tak bym musiał to zbadać, więc to by się nie opłacało. Ale teoretycznie na piątkę. Na samą piątkę, jak to wygląda. No to mógłbym go wziąć, bo tutaj był tylko jeden przejazd, no ale dobra. A se kółko zrobię większe. Oliwę ostatni gra. Co tam było? Adam ma live'a teraz. Znaczy, no, w sumie już dawno był ten live, jakby nie było. Nie ten odcinek jest. Na ostatni dzień w marcu, dobra. No tak, no bo dzisiaj jest ostatni marca, więc już więcej marca 2023 nie będzie. A oni się tam kotłują, więc dla rajda im tam pomóc. Tam się troszeczkę biją o siebie. Tepnę się tam. Muszę szybko tą skanę przeciągnąć ręką. Nie było oczywiście kombajnu, który przejechał. No bo kombajn jest rzeczywiście ważniejszy, żeby sobie kosił. No tu kogoś by włączyliście pezów akurat, ale tutaj u góry ma ładne 40. A to podczas nagrywania mam 47, ale tak ogólnie bez nagrywania miałem tutaj 60. Ale czy tak lepiej mieć 40 FPS na nagrywaniu, 48-50, niż tak jak miałem, kurczę, wtedy, że miałem po nawet przy dobrych wiatrach miejscami i przy dobrych wiatrach miejscami nawet miałem 8 FPS-ów, nie? Nie chwaląc się. Ale teraz trochę mi się zwolnił, więc myślę, że troszeczkę lepiej powinien. Powinien chodzić komputerek. I ogólnie gierka. No i dobra, ostatnia próbka tutaj w tym rogu. No tam się dziurka jak zrobiła, ale może być. To nie będzie tego widać. Przy kolejnym badaniu po prostu ją zlikwiduję. Jeśli takowe ogólnie będzie tutaj. Zależy ogólnie ile sezonu będzie, tak? Bo jak będzie. W sumie nawet nie wiem, co ile te próbki się kończą. Nigdy tak się nie liczyłem.
Nie liczyłem chyba tego nigdy. No nie, nie liczyłem, tylko jak się robi, już były czarne, że azot nie było widać, to ja to dopiero badałem. Kiedyś będę musiał to chyba sprawdzić. Ale to taka ciekawostka bardziej. Dobra, wyłącz te FPS-y, no bo widzieliście, że mam, o, 50 FPS-ów. Więc wracam do normalności, można powiedzieć. A krów mam 35. W poprzednim odcinku miałem 34, ale w tym odcinku mam 35. No było, przewinęły się parę godzin. To w zimowym? Nie, w tym poprzednim, na żniwach. Na żniwach chyba mówiłem, że ten, że mam 34 krowy, pokazywałem, a jest 35. Bo się urodziła i wszystkie są rzadkie, jakby co. Żeby nie było. Same ży. Trochę z innym razem mają, no bo... No bo to tak było, że czasem... Dwie zdechły chyba, czy tam trzy, nie wiem. Ale poza tym, jak się byki rodziły, to... Byki od razu przebywałem i dostawały po prostu ten kolejny numer. Za 0,3. Za 0,2 najszybciej będzie krowa. Okej. Za 0,2. No, czyli w sumie... 0,2 to jest... No, na wczesną zimę w sumie będą krowę znowu. Tak zauważyłem, że oni mniej więcej się cielą za krówki cały czas. Że na zimę i w sumie na koniec wiosny, bo tak mniej więcej wychodzi. Nie? No to wiadomo, to też jest różnie, bo jedna ma 0,2, druga ma 0,3 i to tak praktycznie, że ciągłość idzie. A potem jedna ma kolejna 0,7 i to tak wie, to tak cały rok się praktycznie mnożą te krowy. No i dobra, 32 próbki. Ile mamy? Minus 16, a tam nie pamiętam, tam było chyba z 12, czyli mamy... I mamy jakieś około 30 minut. Okej. Okay. No i ja dość szybko to jeszcze zwapnąłem sobie. Czy porobić tutaj te 2-3 kółka. Czy się tak z góry na dół będzie wapnowany, bo będzie to najbardziej optymalny sposób, tak? Dobra. Zobaczymy, na ile starczy ten wózek. I teraz pytanie, czy ja mogę już to wapnować? No nie, bo jeszcze próbki nie przyszły. Czy ja muszę zrobić taki myk? No właśnie, tak sobie myślałem, że takie coś muszę zrobić. Że muszę zegar przesunąć. O pół godziny musiałem przejść. Pół godziny? Pół godziny chyba miał. Coś koło tego. No i dobra, tu na prosto. Na prosto miało być. Tak nie do końca tu na prosto nic złapał ten dupiec. Ale dobra, niech tak jest. Chyba bez poprzecznika będę starał się tu łapnąć. Tamta droga do pensjonatu w sumie można powiedzieć, że jest tak jakby moja, no bo jest na moim terenie. Nawet dosyć dużo i z tego co widzę. Jest na tym polu i trochę pylastego. Trochę piachu się też znalazło. Najlepsza to jest 12 i ten pioch taki. Ciekawie to wygląda. Tutaj wszystko też będzie pioch. A mnie bardziej tutaj ciekawi, tutaj ta 30, co tam wykaże? Mnie najbardziej ciekawi, co mi ta 30 tutaj wykaże za gleby. Tak można spodziewać się, że tu będzie ił, tutaj w tą stronę. O, ja ci mówiłem o tym, że tu jest dużo trawy, więc kurzpleje nie będą się zabijać o drzewa i też przy okazji będę miał do kręcenia, tak? Nie będą się poprzecznika robić. Bo zobaczycie, że zaraz tutaj ten jeden przejazd jeszcze zrobię i tam będzie dużo miejsca do nawracania. No do zaraz to raczej nie dojadę. Też muszę zobaczyć szybko sobie na mój folder, o. I zobaczyć, ile to było minut.
13. I tu mamy 20? Tu mamy 23, no 33, no dobra, to jeszcze możemy nagrywać. Jeszcze mogę nagrywać 10 minut. No i myślę, że to jakąś fajną metodkę się walnie. Ogółem to trochę tego łapna idzie, no bo tutaj o całe jedno pH podnoszę, tak? Więc to jest 7 ton na hektar. Dojadę do końca. Albo nie będę dojeżdżał do końca. Idę tam odblokować tą moją stanie, bo ona znowu się zablokowała. Idzie się trochę pozmawiać na tego cosplaya, ale... Bądź co bądź, robi robotę, tak? Bo bez niego to sobie jak bez ręki na tej serii. Nie tylko na tej serii. W sumie nie tylko. Dobra, nie patrzę, bo oni tam się trochę... No, bo oni się tam wysypują. No i dobra, zdech już. A ja tutaj wapnuję dalej. No ile zapnuję, tyle zapnuję. No. Jeszcze 10 minut odcinka, czyli jak będzie na zegarku 30 nawet. 10 minut odcinka, no to są prawie całe pole zwapnować w stanie. Myślę, że rozrzutnikiem bym to dał radę zwapnować, ale tym? Nie wiem. Ale wziąłem ten stary zestaw, no bo dawno nie robiłem wapna tym zestawem. A to już praktycznie można być, że... końce końców. Kurde, to mi powinno się przypadkiem to wapno wyłączyć. To tak zawsze działało, ale nie wiem. Dobra, elegante. Chyba powinno się nasypać, no bo już raczej w dół nie będę zjeżdżał. A, on musi być wkrótce zatankowany, no dobra. Się go zatankuje, no i tyle. W odcinku tylko zatankuje, jak nie zapomnę. Zdaje się, że to i tak pewnie zapomnę, ale... Ale nie ważne. Ale dobra, jednak się przejadę. Ile zapnuję, tyle zapnuję. Resztę się dociągnie kolejnym przejazdem. No, te belki będę sprzedał, no dobra. Dobra, dobra, dobra. Elegant. Do nie. Kurde, słać się trochę, ale wiadomo, jest piątek. 21.16, no i po robocie jestem, więc... Nie ma jak tu w sobotę, że ja sobie stanę o 10 czy tam 10.30, ale to 10.30 to już jest maksymalnie, tak? 10.30 to już jest maksie, tak naprawdę. Żeby wstać. Ale na szczęście to jest tak od 9.30 do 10.00 się wstaje. Ja wstaję bynajmniej. Skaner się zatankowana, no to nic groźnego, ten komunikat. Skaner dojdzie na pole, a akcja ma pełna. Znaczy naprawdę pełna, więc... Właśnie nie wiem, czy to na górze... No, górę zostawię chyba na odcinku. Po odcinku sobie lecę w górę. Bo mógłbym w sumie... W sumie na Niemce. Na pewno rzepak. Trochę dużo by takiego rzepaku było. Ale zobaczymy, no. Tak naprawdę to praktycznie na wszystkich polach mi pasuje rzepak, tylko na ten duży nie pasuje. A tak naprawdę to na wszystkich polach mi pasuje rzepak, jakby nie było. Myślałem może jakieś słoneczniki. Bo słoneczniki też mają chyba dobrą cenę. W ogóle jakie jest sobie się płacenie, tak ciekawości. 811, a rzepak? 730, no to w sumie... Nie wiem, ale słoneczniki dopiero na wiosnę, nie? Słoneczniki, no na wiosnę, dobra, to nie... A ja bym chciał coś zimowego tutaj zasiać. Najlepiej. Czyli coś zimowego. To zrobię tak, że góra, te dwa pola rzepaku i tutaj rzepak, a
A tutaj. Tu na pewno owiec, a tutaj wleci pszenica, a tutaj te dwa pola plutonowe, to zaraz robię to soja na przykład. Tak chyba trzeba będzie zrobić, mi się wydaje, wiecie. Tak chyba zrobię. Ja to zaraz będę nagrywał te siebie praktycznie, więc będę pamiętał, że tutaj rzepaki te dwa na górze. A tutaj te trzy owsa. W sumie dwa owsa, no bo tutaj jest owiec, więc tutaj by się przydała jakaś może mała pszeniczka. Tutaj pszeniczka, a tutaj. W sumie tutaj też walne pszenica po gryzu, więc. No spoko. Podozmęt się wydaje. No mam jeszcze 5 minut odcinka, więc. Sobie to jest małe pole, więc na całej długości pola mogę sobie rachnować. Bo myślałem, bo w sumie nie miałem tutaj pola, dopiero kupiłem je na wiosnę, więc chciałem już skłamać, że tutaj już robiłem coś na tym polu, ale nie robiłem w całym odcinku jeszcze. I chyba będzie tak, że tym wózkiem, może nie wózkiem, ale dużo, dużo nie zabraknie dużo. Dużo nie zabraknie. Może tylko na końcówkę zbraknąć. Wapna. Tak mi się coś leciutko wydaje. Kurczę. Nie wiem, po tym odcinku idę sobie na pewno coś zjeść. I wrócę i nagrywam kolejny odcinek. Dzisiaj do nocy nagrywam, do drugiej nocy na górę siedział i nagrywał. Więc może nawet dzisiaj. No nie, no zimy już raczej wam nie będę nagrywał. No nie, no bo w poprzednim odcinku była zima. A tak naprawdę na zimie nie mam nic ciekawego już wam do pokazania. Nic tylko oprócz sprzedaży plonów, tak? Zima ogólnie jest nudna. I przede wszystkim dla was nie ma co oglądać, tak? Tego Wolki kiedyś nam mówili. Nosi nie grali na sezonie, że ten. Że zima jest nudna, bo tam zimą to. Z zimy na wiosnę najdłużej się przewija zawsze. W sensie z jesieni na wiosnę. Najdłużej się przewija, no bo trzeba zwierzęta całą zimę ogarniać, sceny. A wiadomo, że rzepak. Czy rzepak. Wiadomo, że plony są zawsze zimą do sprzedaży na sezonie, więc. Zimą trzeba wszystko sprzedawać, to trochę schodzi czasu. No i tak to wygląda, nie? Więc jak ja dzisiaj sobie ogarnę tą zimę, bo na pewno będzie zima. Wybrałem tu siania jeden dobry odcinek pełny. Tutaj dwa siewniki, znaczy tu siewnik, tu siewnik, tu siewnik. I tu są dwa pola zaliczone, tak? Tutaj trzeci siewnik. To na dwa siewniki będę siał. Na dwa będę siał. Czyli tutaj, no to jest. Praktycznie cały odcinek siewu i tutaj to po odcinku. A w tym czasie, kiedy to będzie koszone i orane, to te dwa pola już będą zasiane, a te dwa u góry to tam nie wiem. Co tam przy okazji? Kurde, tak w sumie patrząc teraz to trochę schodzi tego wapna. Powiedziałem, że mało zabraknie, a tutaj widzę, że jeszcze cały wózek będę musiał wysadzić. Dobra, trzeba zrobić tak. Trzeba zrobić taki tyle, bo nie da się inaczej. Ej, dobratka. I trzeba ten klin. Znaczy klin. No to takie coś za domem tam zrobić. A tu jeden przejazd zostawić sobie. Już jak przejadę z pełnym wózkiem, no to od tego przejazdu zacznę. Czyli muszę zrobić tak, GPS tu i łoni. No i chyba trafię fenda. No, trafię fenda jak nic. Kurde, jakby ten fend tu nie stał, to bym przejechał na GPS-ie. No ale ja wiedziałem, że tak GPS wyjdzie. Z takiego skosa. Coś nie wiem,
To w sumie jest przesunięcie o 5 stopni, bo 180 powinno być. Ale pewnie na 1, na 15 stopni mam, albo na 1. Ale ja zawsze mam na 15 ustawiony, więc... Mógłbym sobie też strzałką wyrównać, owszem, ale po co? Już tak mi ustawiło GPS, no to niech już tak jest. Tak? Tym, no zabraknie dosłownie na jeden długi i jeden krótki przejazd. Ile mam minut? Nie, no dobra, będę kończył, nie? Ja sobie to po odcinku zrobię, no pokazałem wam całe pole zwapnowane. No ja sobie to zwapnuję ten jeden przejazd po odcinku, no bo na ten jeden przejazd jeszcze krótki starczy. Mówię, że mało co zabraknie, ale w sumie tak się trochę... Jak to się mówi? Nie byłem pewny, czy na pewno mało zostanie. Jak jechałem tam do góry, mówię, kurde, 5 to zostało, a tu jeszcze tyle do łapnowania w prawo? Ale wyszło tak, że jak wyszło. Zostało niedużo. I dobra, i na kolejne żywa sobie będę... Przepraszam. Na kolejne żywa będę już... 12 wapnować, więc... Już te jarby nie ma co robić. Dobra, ja... Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Skania jedzie chyba się prawdopodobnie... No, wysypać. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć, pa, pa.